Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawko, to jest oczywiście drugi odcinek z GTA 5 na moim kanale. Także lecimy dalej. Lecimy z gierą. Pytanie, jaką musimy misję tutaj wziąć? Dobra. Simeon dzwoni. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. No i dobra, mamy misję u Simeona. Także lecimy do niej. Ej, ale drzwi to ty zamknij. Drzwi to ty szanuj w samochodzie, tak? W sumie radia tutaj nie włączam, bo się doczepią o prawa autorskie, więc bez sensu. Jeśli miałbym film zablokowany. Kurde, belek. Już auto sobie zniszczyłem. A dobra, to jest Simeon, także lecimy do niego. Najpierw tutaj na parking. Tu fajne fury stoją teraz. Pytanie, jak ja mam zaparkować, jak one stoją dziwnie, dziwnie poparkowane. Dobra, może się zmieścimy tutaj jakoś. Udało się, lekko. A dobra, muszę przeskoczyć przez nią. Ktoś to strzelał? Kurde. My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. A zostałem pracownikiem miesiąca, fajnie. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Oh, przyszedł ten czarnuch. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded employee of the month. Oh, ten już wkurzony. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, us fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you, come on. Ja pierdziele. Jakie tu są akcje w tej grze, nie? Jakie tu są teksty, to jest głowa mała, naprawdę. Dobra, lecimy na Vespucci Beach, ale bieramy tą furkę, nie? Tym razem. Bieramy jakąś lepszą furę. Wow, jaki ona ma start, te. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean looking motherfuckers. Jaki ona ma sta. Ona chyba się rozpędza w nie wiem ile sekund na stówę. Testujemy? Dobra, testujemy. Ile będzie miała na liczniku za chwilę? 20 G's? With a 3G note? Tu są zakręty, to nie damy rady.
All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it. Damn, this record. Oh, wow. You love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Dobra, Miami. Nie ma sensu z całym światła. A to się mija z celem. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship. Motherfucker! Develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. No i dobra, tu już mi się wydaje, że jest coś gangsterskiego, bo... Bo to są takie okolice, takie slumsy, widzicie, no tam jest ładne miasto, a tutaj takie slumsowate to wszystko. Dobra, przechodzimy przez bramę. O, jakiś najebany, patrzcie jak szpadel. Walnąć mu w pysk. Jebnę mu. Jeb się wywalił. Jeb z buta, jeb go. Opierdolaj go. Dobra, należy gości. O, gangstery. Pytanie, czy oni wyjadą? Stamtąd? Aha, wyjeżdżają, dobra. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? O, jakieś koty miauczące. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. A tego Chester na Vespucci Beach. Hey, hold up. It's in one of these lockers. A tu gdzieś jest motor w którymś garażu. Podobno. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. Oh, ale idą gangstery już. Hola, amigos. Hola, S.A. So you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. O kurwa, Uzika wyciągnął. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga. O kurde, szczelanina. Co zaczęło? O, ty gnoju. Dobra, po nogach go. Że gangsterska okolica z tego co widać. Jeb! O, wyjebało w kosmos. Tu jest w górę. O, kamper u góry. Dobra. Dobra, to auto zaraz wybuchnie. No, o to chodziło. Spierdalamy stąd. Chodź stąd, Lemar. Jest gościu na motorze. Dobra. Jedziemy szybko za nim. Jeb! Aż bym się jebnął. Dawaj za nim. Szybko. Dawaj, Lemar! Gościu nam ucieknie, ty. Dobra, jedziemy za nim. Mam nadzieję, że go dogonię. Mam taką furę szybką, że... Nie ma opcji, żeby nam zwiał. No kurde, jak tak będę jeździł, to raczej nam zwieje. Kurwa, ludzi przejeżdżam, ja pierdzielę, ze mnie debil. A on pojechał tymi, kurde, najgorszymi ulicami. Dobra, to musimy kontrolować jazdę pod górę. Mamy cel, dobra, niedaleko jest gościu. Że daleko nam nie ucieknie, jest, już mamy go. A mu zaraz wyjebie, mu zaraz wpysk temu gościowi. Teraz spadniesz z tego motocykla, chamie. Dobra, już zleciał. Dostał strzała w ryj. Dostał szczałęcję. Jeszcze go dobiję. To jest
łeb i uciekam. Fajny motor, nie? Nawet. Można na nim kole jechać. Zobaczmy, jak wygląda tutaj z tego. To jest bardziej taki turystyczny motorek. Także nim się za bardzo nie rozpędzimy. Aczkolwiek jest bardzo fajny. Będziemy go na pewno mieli w garażu. Prawdopodobnie. Kurde, mam plama krwi na tym. Przedziurawiłem, jechamy. W sumie to nie jedną, bo tu mam jedną. Jedną mam na ręce. Dwie chyba w sumie na ręce mam gdzieś. Tak, są dwie i na klacie. Na koszulce także. Głupio to widać. Dobra, tutaj go zostawiamy. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Wodzu smetny future. Jakie teksty tutaj lecą, to jest szok. Dobra, gościu zabrał ten motor. Samu to powiedz, jebany cwelu, ja pierdzielę, co za teksty te. No i dobra, misja konfiskata ukończona. Ja myślę, że sobie tak ze 3-2 misje na odcinek będziemy robić. To się bić? Te, co jest, WhatsApp? Puf, pobrudek. Ło, oni się chcą bić. O ty chamie. Teraz ty chodź. Headshot. Cham jest wampa. Dobra, uciekam. Simona. Aha, jakiś długas wychodzi. Nie interesuje mnie długas. Mnie interesują transmisje dla Simona tutaj. Jakieś długasy. O, Smarcik tutaj stoi. Patrzcie, jaki drift ładny. Parkowanko Ideolo. Aha, musimy wejść od przodu na misję. Kurde. Ja tu parkuję z tyłu, żeby zrobić misję, a tutaj trzeba z przodu iść. Co tu się dzieje? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Got you. Don't worry about it. To jest ten synek, co brał tego suwa żółtego. Wiecie, od którego chodzi? To jest ten syneczek. Dobra, bierzmy tą furę z wystawy. Tam pierdziele. Co to jedziemy, nie? Jak myślicie, lepiej jeździć taką kamerą? Tak realnie, fajniej, czy jeździć normalną? Bo możemy jeździć cały czas taką, nie? Jest troszkę realniej i będzie nam się ciężej jeździło, ale nawet spoko, co nie? Tak po mieście można sobie pojeździć. Nie ma źle wcale. Tak trochę realnie pojeździmy, postoimy sobie na światłach czy coś. Spoko opcja też, nie? Jedź chamia, bo ci strzelę przez tą głowę głupią. Puch! Ło, szybę wybiłem ty. Aż ruszył gościu ty. O ty.
Jakie zamieszanie, jakie zamieszanie, żeby mi ktoś nie wziął. Ja pierdziele. Co tu się dzieje, co tu się dzieje te? Ale panika, jakby bomba wybuchła gdzieś. O fuck, dobra, uciekam stąd, jadę. Pytanie, rozpędzimy się do setki? Nie rozpędzimy się, no wiedziałem. Gdzieś uderzyłem w samochód. Już jest lipa. Ale auto rozwalone, ja cię kręcę. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy and... Dobra, nie chcę się z tobą gadać, chłopie. Zesrańc jakiś, kurde, Arab z bajki. Będzie mi tu dzwonił. Wow, ale fury. To jest ta bogatsza dzielnica. Także wkraczamy na bogatszy teren, tak powiem. Wow, ja chcę tą furę. Dawaj ją. Albo nie, dobra, bo to jest już tutaj. Tutaj możemy też biegać na takiej kamerze. Pistoletem w łapie właśnie. Dostań się do domu, to jest tutaj. Załatw ogrodnika. Dobra, ogrodnik zabity. Znaczy zabity w sensie. Może inaczej, dostał tubę w pysk. Tu jest zamknięte, dobra. Gdzieś się szło naokoło chyba. Ten tutaj gra w jakąś gierę. A poszła do swojego pokoju, ale my musimy iść po samochód. Jakieś flirty. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Czekamy chwilę. Popatrzymy, co tu się dzieje. Okay, Amanda. Alright, now just follow. No niby trenuje tenisa, nie? Great hips, you know that? Follow through. Yeah, I could get used to this. Patrzcie, co ona robi. Excellent. Yes. Now slide your hips slow and sit into it right here. No, right here. Oh yeah. Taki headshot. Puch, by dostał strzała. Yeah. Me too. Dobra, idziemy po furę. Patrzcie, tu coś jest. Tu coś jest na bank. Dobra, spierdzielamy. Ale nie powiem wam, co tu jest, bo tu coś jest. To jest pułapka. Zaraz zobaczycie. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. A w jednym kawałku muszę go dostarczyć. Dobra.
Oh, patrzcie, widzicie? That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Broń z mojej tutaj głowy. And I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Pan Yaterian, tutaj gdzieś, o, dobra. Yeah, this the place, man. Oh, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life. Dobra, mamy tym furą wjechać prosto w szybę. Hey, I still got this gun to your head. Okay, jedziemy. Boo! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Aha, teraz Sammy się będziemy z nim bić. Z tym zasrańcem. Puch, puch. No i co jeszcze? Co jeszcze mi pokażesz? Okradłeś moją rodzinę, chamie. Tylko na to cię stać, dobra. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Jeb mu drzwiami. What? This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth $5,000 a month. Jeb go kolejny raz drzwiami. Dobra, przewinąłem to przypadkowo. Ale dobra, misja ukończona, także. Także spoko. Teraz możemy się przełączać między tutaj między postaciami. Widzicie, mamy Franklina. Tutaj jest nasza postać. Mamy Franklina i mamy Michaela. Ale mamy misję dla Michaela, więc zróbmy najpierw misję dla Michaela, a później będziemy myśleć co dalej. Także jedźmy po tą misję. Trochę daleko, ale cóż, no, czasami trzeba się przejechać. You got lucky, buddy. Światła sama chyba nie działają. A patrzcie, fajnie to wygląda, nie? Bo nie dość, że zegary są bardzo widoczne, to jeszcze na zegarach pokazuje się, jakie mamy światła włączone. Czyli mamy normalne i mamy długie. Także to też jest fajna opcja. Stąd są jakieś tam nowe te, ale dobra. Do misji. Są drogie fury. Weźmiemy sobie drogą furę, co? Co by na to? Oto mo na przykład. Patrzcie, tak się robi. Tak się kradnie wozy w GTA. Założy się, że tą furą ona ma 200 na liczniku. Ale to są chyba na mile zrobione. Patrzcie, jak się szybko rozpędzę zaraz. O kurde, pały mnie goni. Dobra, już chyba nie. Że już mamy prawie setkę. To jest oczywiście kryjówka Michaela, czyli ta chałupka. Chowajmy broń i wejdźmy sobie do misji.
oczywiście filmiki, nie pomijam filmików, bo są naprawdę fajne, ciekawe. Jakieś kłótnie w domu. Gości oczywiście wysrane, nie? O, patrzcie, kto przyszedł. Znamy się, kolego? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Idź na studia. Dobra mi to. Get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Dobra, lecimy. We're taking my wife's car. Hey, Jim. Jimmy. I'm going for a drink. Dad, shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's. Aha, to jest ta misja z łodzią. What? Dobra. The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. Dobra, jedziemy po łódź. Chodź, Franklin. Dawaj. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I do what I can to help with that, man. Lesson number one. Don't ever have kids. Bo oczywiście nasz synalek głupek chciał sprzedać łódź, na którą nie chcieli zapłacić i ją oddał za darmo. Także musimy jej teraz, teraz po prostu odbić. To będzie ostatnia misja w tym odcinku, jaką zagramy. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. It's somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. Dude, I'm in the boat. Kurde, debelek, jak mnie to wkurza te rozbijanie się. Yeah, tell my accountant that. To jest strasznie. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Alright, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Real? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipperware, motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Oh! Yes, there. Łódź. There it is! Dawaj ją! Gonimy ją. Your boat's in a fucking hurry, man.
Yeah, well, we'll catch them. Dobra, zaraz ją dorwiemy. Hey, what we about to do? Wytłuczę, I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, man, shit. Fuck it, let's do this. Alright, I got a piece in the glove box. They give you shit. Jak on się zniszczy, tak. All that's cool, man. You shoot with one hand and drive with the other. Come on. Oh, fuck this. Dobra, tam skoczył. Puch, spadł mi na samochód. O kurde. If you hurt my boy or my boat. Hey, you asshole. Hey, shoot this motherfucker. Knock it up, you demon prick. Ale dostał headzika. O kurde, jak zleciał. A mi się auto już pali, także nie fajnie. Dad? Mój syn. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy. Oh shit. Kid, watch out for the boom. Jimmy, skacz. Kurde. Ah, this is gonna kill me. Muszę podjechać po niego. I can't drop down. Dad. Skacz. Dobra, skoczył do tego auta jakoś. Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Come on, kid! Come on, kid! Ah! Too close! Come on, come on, come on, come on! Dobra, szybko, szybko, szybko! Whoa, crap! Kurde, to auto ledwo daje radę! Dobra, łapię Franklina, siadaj. Nic nie widzę, fuck. A nam te auto nam ucieka z tym. No i dobra, auto nam się zepsuło. Także. Także jak nam uciec? Don't break down, not yet. My fucking boat. Hey! No chuj strzelił w ten samochód. Musimy jechać do teraz do Los Santos Customs, czyli żeby naprawić ten pojazd, bo jest zepsuty. Ledwo jedzie, nie? Ile na godzinę? Na 40 ona nie wyciągnie, nie patrzcie. Wolno. Skrzynia biegów, silnik wysiadł chyba. Bo nawet biegu nie chce zmienić. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. To nic, jedziemy do Los Santos Customs. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a favor and get this kid right on that fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Kurde, robiłem kogoś. Leave me with the home invader. I'll get it done, o kurde, nie. What the fuck? O ja pierdzielę. Co ja żem zrobił, nie? Co ja żem zrobił, to jest masakra. Misja nieudana, niestety. Musimy ją powtórzyć. Od miejsca tego. Ale ze mnie dureń. Byłem prawie w Los Santos Customs. Niestety chciałem tutaj się popisać, zeskoczyć, a... Który auto spadło. I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do. Oh, teraz się trochę rozpędziłem. No, 40 na godzinę, także. Z góry. It's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. Bardziej się palimy, także. Myślę, żeby jechać od razu naokoło, nie będę tutaj zeskakiwał.
daydream or get angry. Tak, spadnę, no to jest po samochodzie. Także zjedziemy sobie normalnie na zjeździe. Tutaj. I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem! Up there, go left. Jezus, jakbym teraz zderzył się znowu, to auto mogłoby wybuchnąć. Los Santos Customs, by the airport. Tylko wolę nie ryzykować, na spokojnie dojechać. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, i mieć spokój. Before, I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, furę. You know? I like looking at it. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howard. To jest chyba tutaj. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Tak, to jest tutaj. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. This is Vesokin. It's all good, though, man. You go and get your hair right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Normalnie, gości, odpalamy kaplota. Bo to jest fura Amandy, ona się wkurzy, jak nie będzie naprawiona. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you. Naprawa, 0 zł. Pancerz. Mamy kupę forsy. Podpisujmy jej tę furę. Na jakąś zajebistą. A tutaj nie mamy go odblokowanego. Power equals pussy. Silnik lepszy, wydech lepszy. Maskę jej dajmy karbonową. My mama's car had almost as much work as my mom. You're gonna have some fun with that. Oh shit. That's where it's at. Jakieś neony. O, dajmy jej na przykład taki purpurowy, albo nie, niebieski. Oh yeah, take your time, dog. We want to do this right. Tablica czarna. Nie, jeszcze nie chcę wychodzić. Oh yeah, paint job. What up? Tutaj są inne kolory fajne, różne. Metaliczne. Ładne, co? Metaliczne są. Wulkaniczne czerwień. O, ładny jest. Kolor dodatkowy. Matowy. Mamy taki pustynny. Drogi. Spoiler. Mama loves zawieszenie. Skrzynia biegów. Rajdowa skrzynia biegów, sportowa, uliczna. Damy jej sportową. Turbo. RDQ luksusowe. O kurde, jakie tutaj są fajne te felgi i tak dalej. Low, do lowridera takie. Dajmy jakieś sportowe, o, na przykład takie. Kolor Q. So, what do you think? Jest to niebieskie? Królewski niebieski, koła. Give the lady some shoes, B. Kupony niestandardowe. Ulepszenia opon, a tego nie możemy. Dajmy to, szyby. Lekko przydymione. I dobra, fura jest odpicowana, także. Pani Amando, ma pani furkę odpicowaną na, normalnie na luks.
Także teraz nie zniszczyć furki, ale zobaczcie, jak się koła kręcą. To jest niesamowite, nie? Zobaczcie. I ten dźwięk. Ten dźwięk skrzyni biegu, zobaczcie. Czy to auto się w sekundę zaraz rozpędzi do setki. Dobra, idziemy odbić tego śmieszka i... Tyle do domu. Ktoś spłynął jakiś tak, że... You and my old man? I see you at the dealership. And someone steals my whip. And Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Idziemy już do tych bogatych terenów. No niestety rozbiłem samochód, no kurde blaszka. Już go zarysowałem tutaj w tym miejscu. Ale jak już go zarysowałem, to może być zarysowany. Niech sobie go naprawią, niech sobie dojedzie sam. Michael. Not since the first couple. Okay. No, niestety już cały bok zarysowałem. Since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Ma za młodo się trochę puszczała. Ja pierdzielę, co za akcje te. No dobra, misja wykonana. Ojciec i syn. Także co? Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że oczywiście wam się podobało. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Oczywiście komentarz pod filmem. Jeżeli wam się podoba i subskrybujcie kanał, też nie zapomnijcie o dzwoneczku. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie, hejka.